Hej, cześć i serdecznie witam do dzisiejszego wideo. Dzisiaj wymieniamy zamek właśnie, bo zamek do drzwi, bo te drzwi jeszcze parę minut temu nie dały się otworzyć od środka i też nie od zewnątrz. W ogóle blokowało, nie daje rady i dlatego teraz już tutaj na komórce się trochę patrzę, jak się to wymienia i ja tutaj już widzę. Nie starczy, żeby ściągnąć właśnie tutaj to, tego chyba nawet w ogóle nie trzeba ściągać, nie wiem. Jest tak, że musimy tutaj tą skórę zewnątrz całą ściągnąć i to tutaj sobie właśnie akurat oglądam, jak to dokładnie działa. Wiecie, ja też wszystkiego nie wiem, ale tak parę pomysłów w internecie mogę sobie przecież jeszcze nazbierać. Ja tutaj nawet widzę, że ci ludzie w ogóle tutaj tego nie rozbierają, że to nawet tak się da, nie? No i fajnie. Tak, okej, okay, napatrzałem się na dosyć, już widzę, tego tutaj w ogóle nie musimy ściągać po prostu tutaj musimy te śruby powyciągać. Okej, okay. Ściągamy skórę zewnętrzną i będziemy widzieć, jak daleko dojdziemy. Tutaj się teraz parę plastików powyłamało, ale to nie ma problemu. Tu się jeden się wyłamał, ten jeden się nadłamał, ale to nie szkodzi. Starczy, żeby potem, jak się znowu będzie z powrotem montowało, żeby to trzymało. Jako pierwszy krok, tutaj mamy takie otwarcie, zaklejone. Tutaj musimy wejść właśnie torksem. Po co? Żeby tego tutaj właśnie zamek wyciągnąć. Tutaj sobie zrobiłem taki kawałek kartonu, dziurki porobiłem, tutaj wszędzie gdzie śruby są, tutaj mam 7, na dole jest 6, po lewej stronie jest 6, to mam 7 dziur, 6 dziur i 6 dziur i będę te śruby wszystkie wkładał, bo są dłuższe i krótsze. Już mówiłem, jak złą śrubę wkręcicie tam w blachę, to będziecie mieli taką dziurę taką sobie zrobicie w drzwiach. Tylko dla was jako typ, te górne dwie śruby, tutaj co wchodzą, są te dłuższe. One mają mniejsze podkładki, to widziałem z podkładką, widziałem, że jest odcisk mniejszy, dlatego u góry one są. Następne śruby będę pojedynczo wyciągał i pojedynczo wsadzał, żeby jeszcze raz nie musiał szukać. Tak, jako następne musimy właśnie tego jeszcze wyciągnąć, to tutaj jest łatwa rzecz, tak do tyłu, albo najpierw trochę wyciągnąć, do tyłu i już wyszło, super. I teraz musimy jeszcze tą śrubę odkręcić, jak tą śrubę odkręcimy, to możemy drzwi wyciągnąć.
Żeby zamek wyciągnąć, trzeba tutaj do góry nacisnąć i trochę powiśtać, bo tutaj ma takie haki, co są zahaczone tutaj właśnie. Jest zahaczony, on tutaj wchodzi do środka. No i teraz już macie zamek praktycznie wyciągnięty. Teraz tutaj tego odczepimy i wyciągniemy. Jedna ważna rzecz, na którą tutaj musicie uważać, jest... Tutaj macie takie fajne plastiki malutkie. Tutaj taki nos mały i tutaj u góry, ten. Oni muszą tutaj wskoczyć. Żeby je połamać, to nie jest opcja. To popsujecie po prostu, albo nie, zamek nie wejdzie, nie? Że one muszą tutaj wskoczyć. Jak one wskoczą, to znaczy, że to wszystko prosto siedzi. Jak to nie wskoczy, to problem macie. Jednej rzeczy to wam nie pokazałem. Tutaj z tyłu właśnie jedną śrubę wsadziłem, żeby to mi tutaj nie spadało, ta blacha, nie? Tak, tutaj na jedną rzecz musicie uważać. Tu jest taki plastik, ten właśnie, co zaciąga. Jak wsadzicie klamkę i teraz go wsadzicie, to on za ciasno będzie siedział. Bo on, jak go wyciągałem, to on był gdzieś może tutaj tak wsadzony, w środku albo trochę wyżej. Ale nie możecie jednego błęda zrobić, teraz go zacisnąć, bo potem nie będzie się dało auta otworzyć, bo on tutaj już nie będzie miał luzu. Trzeba trochę wyciągnąć, tak, i spróbować. I zanim samochód w ogóle zamkniecie, to będziemy musieli, razem to wam też pokażę, zanim samochód zamkniecie, palcem, śrubokrętem, zamek trzeba zacisnąć i potem spróbować otworzyć drzwi. Bo jak to się nie uda, to potem będziecie mieli dalsze problemy, żeby znowu będziecie musieli wszystko rozrywać, nie? Że to nie zamykajcie auta. Najpierw manualnie wszystko testować, czy od środka i tutaj na zewnątrz, czy klamki też działają.
Tak, i teraz zobaczymy jeszcze. Fajnie działa, wszystko fajnie. Jak zamkniemy... Aha, najpierw tutaj od środka jeszcze obejrzeć. Też działa, zamkniemy. Bardzo fajnie. I wszystko ok, bardzo fajnie, udało się. Wygląda nawet trochę skomplikowane, że to wszystko trzeba tutaj ściągać, ale muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę... Nie było tak ciężko, jak się myśli i tak jak ja myślałem, że to nawet jak bez kamery, to mi się wydaje, że godzinka roboty jest gotowe. Fajna robota, udało się. No, ja bym powiedział, że jesteśmy na końcu. Jako następne będę jeszcze z tyłu zamek robił. Nie wiem, czy to jest tak samo, czy inaczej, ale zrobimy też widełko o tym. I będziemy mieli zamek z przodu, zamek z tyłu w Golfie 5. Może tam jednak będzie coś trochę inaczej, co będziemy widzieć. Ale z tyłu jest też popsuty, zobaczcie sobie. Auto otwarte. Z przodu otwiera. Teraz z tyłu otwiera, czekaj, zamkniemy. Otworzymy. To jest nienormalne, nie? Teraz znowu otwiera, a od środka też otwiera. Pół roku już nie otwierał, pół roku nie otwierał. Te drzwi pół roku nie otwierały od zewnątrz, a miesiąc nie otwierały już od środka i od zewnątrz, a teraz nagle wszystko działa bardzo fajnie. Tak, ale mimo tego z tyłu też zamek wymienimy, bo on też blokuje, robi problemy i chcemy to zrobić i będzie gotowe, nie? Aż prawie bym zapomniał ten plastik przymontować. Ja bym powiedział, otworzymy zamek, zobaczymy, co tutaj naprawdę jest popsute. I tutaj parę śrubek podkręcamy, rozebierzemy. Nie chcę tego naprawić, ja chcę po prostu tylko zobaczyć, co jest popsute. Najczęściej się psują tutaj te mikroswitche. Taki malutki tu jest i one często się popsują. Jak się popsują, to komputer nie dostaje sygnału, że... O, ten tutaj nie robi klik-klik? A, robi, tak. Ale one się często się psują, ale wiecie co? My zobaczymy, czy może nawet silniki są popsute. Tak, mam tutaj właśnie taki na prąd, 13 V, ampery do góry pokręciłem i bym powiedział, startujemy, podłączymy silniczki do prądu i będziemy widzieć, jak się zachowują. Dobra, spróbujemy teraz przemierzyć właśnie tutaj te mikrokontakty. Jak tutaj na zewnątrz dotknę, to mają przejście, kontakt jest zamknięty, nacisnę guzik, kontakt otwarty. Dobra, zmierzymy to samo tutaj w tym drugim. Kontakt otwarty, nacisnę guzik, kontakt zamknięty, ale przepuszcza, patrzcie, całkiem zamknięty tutaj. Jest tak samo. Też całkiem zamknięte. Ok. Teraz mierzymy. Tutaj trzeba jedno wiedzieć, że one są tak jak lusterko obrócone, nie? Że tutaj jest ten pin, co się naciska, a tutaj jest on tutaj. I mierzymy. Pierwszy. Tak.
Nie ma przejścia. No, muszę jakoś to do kamery też pokazać. Nie ma. Teraz jak nacisnę. Ma przejście. Kontakt jest teraz zamknięty. Otwarty. Teraz te same piny wezmę w tym. Tu. O. Już ma jakieś przejście gdzieś coś. 188 ohmów. Jak nacisnę. To jest teraz kontakt zamknięty. To ludzie, ten jest na pewno popsuty i robi błędy w komputerze. Mimo tego weźmiemy się za te silniczki, obejrzymy co tam w środku jest, czy one są jeszcze ok, czy nie. Bo mi się wydaje, że są ok, bo szybko kręciły, ale może być, że nawet coś tam nie będzie pasowało w środku. Dobra, i silnik otwieramy. Ok, węgle, a tutaj nawet, ach, tego jednego węgla chyba go wyrwałem. Tak, wyrwałem, tutaj jest, tu, taki malutki. One są ok, węgle są ok, fajnie wyglądają. Silniczek, cza, ludzie, zjechany. Cały zjechany, popsuty, koniec. Tego drugiego nie muszę otwierać, dlaczego? On tutaj ma dużą zębatkę. I ta duża zębatka, ona tutaj dotyka i napędza tutaj tego. To jest ten właśnie. Widzicie to? I to jest takie, tu powinna być malutka zębatka, tutaj większa, to by on dłużej trzymał. I to wszystko. Tak ludzie, to było wszystko ze zamkiem przednim. No trochę szkoda, że nie umiałem wam pokazać, jak się go drzwi otwiera. Jak one się same nie chcą otworzyć klamką, nie? Ale jedne szczęście znowu, bo to już uszanowałem sobie kupa roboty, że one się otwarły podczas pracy. Kurde, fajna rzecz. No dobra. Tak, fajna rzecz. Fajnie się udało. Tylny zamek też jeszcze teraz będę robił, że nie zapomnijcie, jak też interesuje was, jak się tylny zamek wymienia. Zostawcie też łapy do góry i bym powiedział, będziemy się widzieć następnym razem tutaj na YouTubie. Do zobaczenia. Cześć, wasz Daniel.